Okej, okay, szybka piłka, zmywarka Beko dla tych, co zmierzą się z problemem typu po uruchomieniu wypompowuje wodę, ale później już stoi, nic nie reaguje, nie rusza się, nie działa, nie wyskakuje żaden błot, nie pika, po prostu totalnie się z nią nic nie dzieje. Najczęstsza usterka. I to uwaga, po prostu jest problem z zaworem, system AquaStop. No i to jest ten nieszczęsny zaworek. Tak, tu go wkręcamy w sieć z wodą. Najszybciej jak taki zaworek, co sprawdzić, czy działa. On jest na 220. Na 220, także bezproblemowo po wypięciu. No i normalnie świeci kuźwa, po prostu podłączyłem 220, brak reakcji jakiejkolwiek, także na bank jest uwalony zawór. Lewa strona zmywarki, tak, tu był wpięty wąż, a kosteczka sobie tam w środku przechodziła i też była sobie wpięta, dwa piny były w nią wpięte. To wszystko wypinamy. Tutaj ładne takie dwa przyciski, to nam wychodzi z kabelkiem z obudowy. I co najnormalniej w świecie, po prostu zamawiamy cały taki zestaw. Nie wiem, na Allegro 6 dyszek jutro będzie. Niecałe 6 dyszek jutro będzie, zobaczymy, podłączę i czy będzie to działało. Super, jeden dzień, przyszedł nowy wąż za 55 zł z przesyłką, pięknie, ładnie. Dobra, przełożę tylko to tutaj, ten uchwyt, który będzie trzymał w zmywarce. Mam nadzieję, że wszystko się potwierdzi. Jest sitko, tu jest uszczeleczka, fajnie, miło, pięknie, fajnie. Przekładam i podłączam. Dobra. Wąż wymieniony, podłączony, sprawdzamy. Dobra, idzie. Próbne odpalenie na programie trzecim. Napełnia się woda, jest dobrze. A szybko zmiana programu, resecik robimy, pauzunia. Pauzunia programu, wypompowuje, zobaczymy, czy pójdzie dalej. Dobra, słychać, idzie napełnianie wody, idzie zawór, puściło. No i fajnie, to był zawór. Nic się nie dzieje. A zobaczymy, jak pompa ruszy. No i pięknie, to było to.